Wigilie dla osób potrzebujących organizowane są w całej Polsce. Noc sylwestrowa dla ubogich odbywa się tylko w Krakowie i Katowicach. W stolicy naszego województwa taka impreza sylwestrowa jest organizowana już 10. raz. To inicjatywa młodych ludzi z wielkimi sercami. W trakcie sylwestrowej zabawy 200 gości będzie mogło zjeść ciepły posiłek i wspólnie powitać 2024 rok. Karolina Komada. Aleksandra w wieku 15 lat została wolontariuszką podczas organizacji Sylwestra z ubogimi w Katowicach. 9 lat później wciąż uczestniczy w akcji, teraz już jako organizatorka. Myślę, że głównie chcemy zwrócić uwagę tego problemu bezdomności, ale też samotności, bo do nas nie przychodzą tylko i wyłącznie osoby bezdomne, ale też zapraszamy osoby samotne i osoby na skraju ubóstwa. Zależy nam bardzo na tym, żeby odzyskać jakąś taką poczucie wartości w tych ludziach. Staramy się po prostu być z tymi ludźmi i nie tylko podzielić się z nimi posiłkiem, ale przede wszystkim z nimi porozmawiać. To jest nasz taki główny cel, żeby być dla nich i wysłuchać ich. Sylwester z ubogimi w Katowicach jest organizowany już od 10 lat. Inicjatywa powoli przenosi się do innych miast w Polsce. Akcja jest organizowana także w Krakowie, a wszystko zaczęło się od dzielenia ciepłym posiłkiem w noc sylwestrową przez kleryków z katowickiego seminarium. Z klerykami jeździliśmy na dworzec, aby tam tych ubogich, bezdomnych wspierać w noc sylwestrową jakimś ciepłym posiłkiem. A potem zrodziła się ta inicjatywa, żeby, jak tu zostałem proboszczem, żeby robić to w sali domu parafialnego. I pamiętam to pierwsze spotkanie, jeszcze wtedy klerycy byli bardzo mocno w to zaangażowani, naszego seminarium, kiedy zastanawiałem się, czy będą też jakieś osoby do pomocy. A chętnych była ponad setka i tak jest do teraz. Co roku do akcji przyłącza się kilkudziesięciu wolontariuszy, a oprócz pomocników będzie DJ i wodzirej. Początek imprezy przewidziany jest na godzinę 19. Potem o godzinie 23.15, tak planujemy, spotkanie w kościele, adoracja. Będzie też krótka konferencja, a o godzinie 24 będzie msza święta, którą wspólnie chcemy powitać. Nowy rok. Po mszy świętej jeszcze na chwilę się zgromadzimy, żeby złożyć sobie życzenia i spożyć ciepły posiłek przed pożegnaniem się. W tym roku Sylwester będzie wyjątkowy. Do auli przy parafii świętego Piotra i Pawła w Katowicach przyjadą wolontariusze z całej Polski, a nawet kilka osób z zagranicy.